Czy bezwęglowodanowe śniadanie w diecie sportowca, tutaj zaznaczam, powiedzmy jemy śniadanie o 8, mamy trening o 10, 11, jemy śniadanie bez węglowodanów, czy to jest lepszym rozwiązaniem dla nas sportowców niż jedzenie takiego, powiedzmy, standardowego, sportowego śniadania typu jakiejś owsianki, która jest naładowana tymi węglowodanami? Odpowiem dyplomatycznie, to zależy. Pytanie ma jakby wiele konotacji. Po pierwsze, jaki jest cel sportowy? Jaka jest w ogóle dyscyplina sportu? W którym okresie przygotowania oni są? Ale postaram się to sprowadzić tak na ogólnej zasady. Tak. Generalnie sportowcy funkcjonują na węglowodanach. To jest najłatwiej dostępne, najłatwiej regulowalne, szybkościowo i jakby objętościowo źródło energii dla organizmu. Mamy węglowodany, które się trawią bardzo szybko, wolno, średnio, długo i tu należy wybierać, prawda? Więc jeżeli ktoś trenuje rano i idzie bez węglowodanów, nie jest to naturalna dieta dla sportowca, żeby nie miał węglowodanów. Zwłaszcza w pierwszym posiłku, zwłaszcza kiedy budzi się po nocy, ma obniżone zasoby glikogenu wewnątrzmięśniowego i wątrobowego, które są właśnie węglowodanami, więc organizm nawet nie ma za bardzo możliwości pociągnięcia tego z zasobów własnych. On musi wziąć to z tkanki tłuszczowej, ale najchętniej weźmie to z tkanki mięśniowej. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem, że śniadanie było o godzinie 8, ale trening był o godzinie 10, więc to zaopatrzenie w kwasy tłuszczowe i w aminokwasy pozwala przeprowadzić ten trening, jednak nie będzie to trening o najwyższej intensywności, bo ciągle będzie nam brakowało tych węglowodanów. Dlatego pytałem, w jakim okresie są, albo jaki jest cel przygotowania, bo to już jest zmodyfikowana dieta, która ma służyć jakiemuś celowi, tylko nie wiemy jakiemu. Nie zostało to wyartykułowane przez słuchaczkę, prawda? Więc generalnie każdy posiłek u sportowca powinien być w takim okresie ogólnego przygotowania, prawda, między zawodami, międzystartowego, powinien zawierać węglowodany. A jeżeli wprowadzamy już jakąś modyfikację, to celowano, powiedzmy, zawodnik ma nadwagę i trzeba powoli zacząć z tej wagi schodzić, więc ucinamy węglowodany. I wtedy to jest lepsze rozwiązanie, tak? Tak, więc to, co słuchaczki zapytały, już jest jakąś interwencją żywieniową, prawdopodobnie, znaczy mam nadzieję, bo jeżeli jest to permanentne, to jest to błąd.